Cóż ja mogę powiedzieć? Na pewno cieszymy się, że wygraliśmy dzisiaj. Wiedzieliśmy, że będzie bardzo ciężko, ale potrafiliśmy się po tych dwóch porażkach u nas jakoś zebrać do kupy, zmotywować. W pełni determinacji tutaj przyjechaliśmy. Naprawdę jesteśmy bardzo szczęśliwi, że wygraliśmy ten mecz. Dziękuję. Co mogę powiedzieć od naszej strony? Szkoda, że chcieli zacząć bardzo spokojnie, żeby nie denerwować się i trzymać swój poziom. Niestety nie udało się nam dzisiaj zagrać swoją siatkówkę, co potrafili w Bielchatowie. No i Skra też dobrze robiła przyjęcie i miała pierwsze piłki dobrą skuteczność, co nam przeszkadzało to. I w naszej stronie dużo spadało takich prostych piłek i to bardzo szkoda. Także nie było za zbyt dobrego przyjęcia. No i takie minimalne rzeczy brakowało w jakichś momentach i później Iskra odskoczyła i było ciężko coś już zrobić. Niestety to finał, przegrali ten mecz. Musimy jutro podnieść głowy i walczyć znowu. To siatkówka, wszystko może zdarzyć. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie wszystkich. Tak jak Mariusz powiedział, przede wszystkim jesteśmy szczęśliwi, że możemy grać dalej, że możemy tutaj w Rzeszowie zostać na następny mecz. Spodziewaliśmy się, jaka to będzie skala trudności. Na pewno zagraliśmy w miarę starannie i skoncentrowani, ale niestety to zwycięstwo jeszcze nic nie daje. Gramy dalej, cały czas sprawa jest otwarta, wszystko może się zdarzyć. Dla Jacka, dla zespołu Skry. Dzisiaj Skra była do nas lepsza w każdym elemencie. Szczególnie w tych dwóch setach to była dominacja w ataku i tutaj ten element również zagrywki przyjęcia tym, co było naszą mocną stroną w Bohatowie. Dzisiaj zdecydowanie na korzyść Skry. Cóż można powiedzieć, mecz poza trzecim setem dość jednostronny. Jutro jest nowy dzień, będziemy podejmowali od nowa walkę o złoto. Dziękuję.